Świeżo upieczeni kierowcy po zdanym egzaminie musieli do tej pory czekać na wydanie prawa jazdy w urzędzie. Teraz będą mogli się posługiwać cyfrowym dokumentem, dopóki nie otrzymają tradycyjnego. Od września jest taka możliwość, ponieważ każdy kierowca na stronie www.infokar.pl będzie miał takie elektroniczne prawo jazdy wydane na 30 dni. I to będzie ten czas, w którym on będzie mógł się nim posługiwać, zanim dostanie dokument tutaj w Biurze Komunikacji. Warto przy tej okazji przypomnieć, że teraz wszystkie prawa jazdy mają te. Termin ważności, a dokumenty bezterminowe też trzeba będzie wymienić. Wszystkie osoby, które mają prawo jazdy wydane przed rokiem w 2013. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto powinien wykonać badania, no to ten, który ma wydane to prawo jazdy terminowo również na kategorie, ponieważ większość prawa jazd, praw, praw jazdy jest wydawana terminowo tylko jako plakietka, ale niektóre kategorie są wydawane terminowo i wtedy jeszcze dodatkowo trzeba będzie zrobić badania lekarskie. Obowiązkowa wymiana praw jazdy jest zaplanowana na lata 2028-2033. Nad szczegółami pracują jeszcze twórcy ustawy. Poza tym prawo jazdy trzeba wymienić w przypadku zmiany nazwiska lub gdy zgubimy dokument. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną. Obecnie wymiana kosztuje około 100 zł.